Cześć, z tej strony Szmer, witam w kolejnym odcinku Car Mechanica. To jest druga część, gdzie pracujemy nad Jeepem Grand Cherokee, to jest Bolton Grand Mojave, czy jakoś tak. W każdym bądź razie, doszliśmy do tego momentu, gdzie zaczęliśmy już składać silnik, więc już widzę, tutaj tłoki zasadziłem, to zobaczymy, jak to z dołu wygląda. Prawdopodobnie będę będę mógł już chyba miskę olejową zamontować. Dobra, miska olejowa jest, ok. No właśnie, i teraz możemy wracać. Więc byśmy poszli dalej z montażem. To jest zwykła głowica. My kupimy, weźmiemy tą głowicę taką lepszejszą. Zaraz. Tu Performance Shop, głowica. V8, o. 2001 sztuka. A nie ta. Już ta. I z drugiej strony też to samo. Wajk rozrządu V8. Po 660 za sztukę. Koło zębate wałka rozrządu się kłania, dobra. To jest to. Świeca zapłonowa jest? Jest, kurczę, pieczone. Jak miło. Kolektor wydechowy V8, tylko kupimy w Performance. Wydechowy V8. Po 330 za sztukę. Okej. Pytanie, czy ten dolotowy też. Dolotowy. Dwa gaźniki. Ale dolotowego V8 to ja nie widzę tutaj w performance. Listwa wtryskowa DI to tutaj będzie. Muszę posprzedawać części. Musimy posprzedawać części. Ile ta listwa? 950. Dwie sztuki. Okej. Kurde, sprzedałem go. I świecę posprzedała. Ale bankrut.
Bajk rozrządu V8. Dobra. Pasek rozrządu V8 już. I ten drugi jest to samo, tak? Dobra. Aha, tak, teraz pokrywa głowicy, czarna V8 HV typ B, a to jest jaka? Pokrywa głowicy czarna V8 HV typ A. Tutaj raczej w performance tego nie będzie, no to musimy kupić tutaj. Pokrywa głowicy. Pokrywa głowicy. Gdzie tu jest pokrywa głowicy? Trzeba V8 HV, tak? Tylko to nie jest, u mnie nie jest, nie jest o HV, kurczę, pieczone. A i cewki zapłonowe są potrzebne. Zaraz będę sprzedawał samochód. Tak, jeszcze od razu z drugiej strony zrobiłem to samo. No i się zaczyna. dobra. 500 dolców na koncie. Czego by się tutaj, że tak powiem, pozbyć? Może Tempest Magnum. Dosyć popularny samochód tutaj w tej grze. Łatwo go uszczelić w zasadzie. Także jestem peścik, o jeszcze z dodatku ze złą maską, bo nie jest tej maski, nie ma tej maski kupionej takiej lepszej. No to sprzedajemy, nie? Miło było, 100 kawałków wpłynie, a do Tempesta Magnum jeszcze wrócimy swego czasu, to zrobimy go. W każdym bądź razie, już mamy kasiorkę, więc będziemy mogli tutaj, prawda, przystępować do robót. I teraz tak. Rolka prowadząca A, tu prowadząca B, raz, dwa, raz, dwa, trzy, cztery. Rolka prowadząca B to chyba cztery będą potrzebne. Ta jedna, no zaraz zobaczymy. Pompa wody chyba będzie ta, którą mam teraz.
Tak. Jeszcze jedna rolka prowadząca będzie potrzebna, tak? Dobra. Rolka pompy wody i koło pasowe V8. O. Pasek klinowy V8 typ B. Typ A i typ B od razu kupimy, bo wiadomo, że zaraz będzie drugi potrzebny. O, właśnie. Napinacz paska. Jeszcze jedno jakieś koło. Rolka prowadząca A. Jeszcze jedna sztuka. Jakby było za mało, to jeszcze jedna. Okej. No dobrze. Tu już chyba mamy większość zrobione. Przepustnice będziemy musieli kupić w sklepie tutaj. I chyba będę mógł się zająć sprzęgłem. No i właśnie, tutaj sprzęgło. Te trzy elementy. Łożysko dociskowe, standardowo potrzebne. Tak. Jeszcze tylko się upewnię co do rozrusznika, ale chyba montuję ten, który mam. Tak. Okej, skrzynia rozdzielacza. Rozdzielcza znaczy się. Co ja gadam? Skrzynka rozdzielcza już tutaj dajemy. No i teraz wał napędowy B, tak. Tu już jest podpięty pod przedni most. No, już miał. O, dobrze. Okej. Tak jakby 100%. Więc myślę, że teraz, słuchajcie, teraz tak, sytuacja wygląda, że tu 385 koni ma ten silnik obecny. A, olej, dobra, już, oczywiście. Ok, także mamy już olej, silnik 385 koni tego, standardowo, zobaczymy teraz na samych częściach ile już ma w tej chwili. No ładny myk.
zaraz wymaksimy tutaj. Proszę bardzo. Czyli 785 koni. 785 koni, słuchajcie. Dobra, to teraz zrobimy tak, że wejdziemy sklep tuningowy. Tak, i słuchajcie, polecimy z tuningiem wizualnym, czyli tako zderzak przedni, którego by tu wybrać, kurczę, pieczone to z jakimiś chromami jest. Mi się ten z chromami nie podoba, tu też widzę, że taka listwa, zresztą tu i tu jest z chromem, ale ta ma chyba mniej. Teraz tak, przód. Reflektor. Ja bym wziął ten z soczewką. I z tyłu ten czerwony i ta maska, bo już więcej nie możemy wybrać. No to ląduje to wszystko. Taki dosyć podobny do tego, co był, tego oryginalnego montażu, proszę bardzo. A, tak. To będzie ten, czyli tak wygląda przód, jeszcze nie, jeszcze odwiedzimy lakiernika, koła zrobimy też zresztą przecież, więc słuchajcie, to demontujemy. Okej, tak nasz jeepek teraz wygląda, teraz pójdziemy z nim na podnośnik. Fele ma takie, klasik, bym powiedział, no to zobaczymy co tutaj. Felgi, ja bym takie wziął. Ja osobiście unikam chromów, dla mnie chromy się już przejadły, to pasuje do klasyków i tak dalej, a we współczesnych autach to tak ostrożnie do tego podchodzę. Ja osobiście mnie to średnio interesuje, średnio mi się to podoba, żeby nie powiedzieć, że prawie, że wcale. Natomiast bardzo mi się podobają takie stonowane kolory, maty i tak dalej. No, takie ciekawe. Teraz jaki kolor w ogóle do tego Jeepa weźmiemy, to się zaraz okaże. Teraz tak, bo pojedziemy na tor testowy, więc przy takiej mocy to ja muszę jakieś tu kurcze. Teraz ma felga retro czarna i jeszcze zobaczcie, w ogóle to jest tego typu historia, że swap tire. I on tu będzie miał offroad tire w tej chwili założoną i ja myślę, że do niej wrócimy, natomiast na czas tylko przejazdu, słuchajcie, żeby zmierzyć czas, żeby uślizgów dużych nie było. Ha, to najlepiej to by było sliki. Dobra, weźmiemy race. Później się offroad założy z powrotem. Dobra, i teraz tak. Teraz by się przydała lakiernia. Co by to wymyśleć? Co by to, słuchajcie, kurczę, wybrać? Dlatego też bym jakiś stonowany kolor wziął. Może taki jasno-limonkowy.
albo nawet z takich jakichś czerwieni lekkich, coś takich odmian pochodnych. Taki lekko wyprany. No nie. Nie, to mi za bardzo mi tu jakiś róż przypomina. A spróbuję taki piaskowy kolor. O! Ten mi się już podoba, słuchajcie. Ten mi się podoba. Taki kawa z mlekiem, coś takiego. Także Dragstrip. No to startujemy. No 3 sekundy do setki to nieźle chyba. Okej, czyli jesteśmy z powrotem. Zobaczmy jego podsumowanie. 18%, wszystko, no wart jest 103 tysiące. Także coraz mniej tych samochodów, już chyba tylko dwa zostały. Co my tutaj mamy do roboty? Castor Earthquake zostaje, ten zrobiony, więc zostaje właśnie to cudo, Salem Spectre i Castor Earthquake, a ja się żegnam już powoli i pytam Was o zdanie, czy może być taka kawa z mlekiem, bo to kolor to jest... Ja mam z tym największy problem z tym kolorem. Inne elementy jakoś potrafię dobrać, ale z kolorem to przyznam się szczerze, zawsze coś mogłoby być jeszcze inaczej i tak dalej. Można było popróbować, nie? Tylko, że to trochę kosztuje. Dobra, słuchajcie, także ja sobie zasiądę tutaj do środka, tak w środku to wygląda, proszę, taki szeroki podłokietnik po amerykańsku. No i zapraszam do kolejnego odcinka. Na razie, cześć.